Witamy serdecznie na Hunt Expo, gdzie krakowski klub strzelca sportowego Precyzja zorganizował wystawę. Na tej wystawie pojawili się nasi zaprzyjaźnieni przyjaciele, czyli Stowarzyszenie 061, Małopolskie Stowarzyszenie Strzelców i Kolekcjonerów w Olkuszu, Kuźnia, czy też ewentualnie pan Jarek Malina, który reprezentuje broń czarnobrachowną. W tym miejscu w dniu dzisiejszym spotkali się pasjonaci broni starej i współczesnej, gdzie mamy możliwość w ogóle zobaczenia broni typowo historycznej, które są z lat 1918-1916. Mamy też broń drugowojenną, jest też i broń współczesna, czyli tutaj broń centralnie obecnie dostępna, czy to w wojsku, czy też na rynku cywilnym. Dzięki temu spotkaniu grupy, że tak powiem, znawców i kolekcjonerów broni mogą się spotkać, porozmawiać, wymienić doświadczenia, pokazać to, co ewentualnie nowego nabyli, pokazać też ludziom, którzy tutaj zwiedzają Hunt Expo, co dokładnie, albo jak dokładnie wyglądały różne rodzaje broni, konstrukcji, no i oczywiście porozmawiać. W dniu dzisiejszym na wystawie Klubu Strzeleckiego Precyzja można zobaczyć klasykę gatunku, czyli legendarną broń, którym jest karabin maszynowy MG-42, zwana inaczej też piłą Hitlera. Jest to jedna z perełek, które ewentualnie w dniu dzisiejszym na naszej wystawie są dostępne do oglądnięcia. Mamy też oczywiście inne rodzaje broni. Oryginalna MG-42 z roku 1943 na oryginalnej lawecie z 1942 roku. Broń, standardowa broń, a właściwie ciężki karabin maszynowy używany przez Niemców w czasie II wojny światowej. Co jest istotne, broń dostała takiego miana określanego typu piła Hitlera, która dotyczyła kwestii tego, że jej szybkoszczelność, która wynosiła 1300 naboi na minutę, przy ogniu ciągłym dźwięk, który się rozchodził, dawał właśnie jakby dźwięk piły mechanicznej. Dlatego stąd określana jest mianem piły Hitlera. Są też oczywiście broń z I wojny światowej, są parabelki, to są Mausery C96. Oprócz tego też broń współczesna typu platforma AR-15, czy też broń typu M4, M16. Oczywiście jest też i broń używana w Wojsku Polskim obecnie, czyli są to beryle, są to groty. Mamy też broń czarnoprochową. Tutaj akurat na stoisku u pana Jarka Maliny można sobie tę broń zobaczyć, dotknąć, oglądnąć. Jedna z takich kuriozalnych to są na przykład rewolwery wiązkowe. Tak zwane, oficjalna nazwa rewolwer wiązkowy, zwany również pieprzniczką lub marietką, z uwagi na firmę Mariet Wlisz. Są czterolufowe, ja mam akurat czterolufowego i sześciolufowego, ale są też i piątki, są też i trójki, także takie rzeczy. Tu są z ciekawych rzeczy rewolwery z wojny secesyjnej, oryginalne Colty, Colt Army, Colt Navy, Colt Police, Pocket. Bardzo ciekawy rewolwer Savage Navy, używany w armii amerykańskiej, w marynarce, jak sama nazwa mówi. To tutaj na przykład rewolwery systemu Adamsa, też kilka wersji. Oryginalny rewolwer z wojny secesyjnej, Remington Army. W przypadku Małopolskiego Stowarzyszenia Strzelców i Kolekcjonerów, u nich znowuż można zobaczyć broń współczesną i starą. Oraz jest możliwość też wzięcia do ręki broni, która jest pozbawiona cech bojowych, ale daje to możliwość zobaczenia sobie, ile taka broń waży, można sobie ją przeładować, oddać tak zwany suchy strzał. W przypadku kuźni można sobie ewentualnie tutaj u chłopaków dowiedzieć się na temat szkoleń podnoszących kompetencje, czy też ewentualnie dowiedzieć się wszelkich nowych niuansów czy nowinek dotyczących broni współczesnej. Trzeba zaznaczyć, że ta wystawa to jest pierwsza wystawa w tym konkretnym miejscu na Hunt Expo. Do tej pory nie było żadnej takiej wystawy organizowanej, nawet w latach ubiegłych. Także tutaj Klub Strzelecki Precyzja rzeczywiście stanął na wysokości zadania i takie coś zorganizował. Dzięki temu widzimy, że jest bardzo duże zainteresowanie ludzi
jeżeli chodzi o taką tematykę. Świadczą o tym tłumy, które się tutaj przewijają cały czas od godziny 10. Mamy nadzieję, że do wieczora będzie podobnie. Witam, znajdujemy się na targach Handexpo. Jako klub sportowy Precyzja postanowiliśmy zorganizować tutaj zawody dla dzieci i młodzieży oraz pokazać się ze swoimi możliwościami z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu, jakimi są tarcze elektroniczne Sport Quantum. Nasz klub w ramach promocji strzelstwa sportowego zorganizował zawody strzeleckie dla najmłodszej grupy wiekowej zawodników. Młodzik to najniższa grupa wiekowa zawodników zrzeszonych w klubach strzeleckich. Są to zawodnicy do 15 lat. Frekwencja dopisała, w zawodach uczestniczyło 40 zawodników z 6 klubów. Zawodnicy rywalizowali w konkurencji pistolet pneumatyczny 40 strzałów w podziale dziewczęta, chłopcy oraz dodatkowo dla najmłodszej grupy zawodników była to podpórka broni, ale również też w podziale chłopcy, dziewczęta. W trakcie zawodów mieliście Państwo możliwość zaobserwowania zawodników, którzy są multimedalistami w ogólnopolskich zawodach strzeleckich. No tutaj reprezentacja była z klubu strzeleckiego Delfin Tarnów i Świt Starachowice. Wszystkim zawodnikom i trenerom gratulujemy uzyskanych wyników i zapraszamy na kolejne nasze zawody. W tej chwili zawodnicy strzelają tylko i wyłącznie po jednym strzale na komendę. Jeśli nie wiesz, czy ten sport jest dla Ciebie, zapraszamy do kontaktu bezpośredniego do nas na bezpłatny pierwszy trening, w którym opowiemy co i jak uzyskać pozwolenie na broń i pierwsze zajęcia strzeleckie. Miłośników militariów, broni historycznej, broni kolekcjonerskiej zapraszamy do naszej sekcji kolekcjonerskiej, gdzie wspólnie będziemy mogli uczestniczyć w wystawach i wydarzeniach związanych z wystawą, czy też prezentacją broni. Wszystko odbyło się chyba w ładnej atmosferze. Zapraszamy za rok.